Pomodlimy się jeszcze w tych intencjach, których zawsze się modlimy tutaj w sanktuarium, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej oraz w intencjach, z którymi przybyliście na tę dzisiejszą Eucharystię do naszego sanktuarium. Zatem powstaniemy, pomodlimy się najpierw o rychłą beatyfikację czcigodnego sługi Bożego, a potem o pokój. Boże w Trójcy Świętej jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę Twojego Stefana kardynała, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomoc w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pomodlimy się jeszcze do Matki Bożej o pokój, piękną modlitwą, którą odmawiają tutaj pielgrzymi. Proszę Cię, Matko Pokoju, uproś mi pokój serc, bym mógł prawdziwie się stać człowiekiem pokoju. Niech moje serce będzie dalekie od wszelkiej wrogości i nienawiści, bym się wyzbył zazdrości, zawiści, podejrzliwości i egoizmu. Pragnę, by moje serce było oazą pokoju i pojednania dla wszystkich, których spotykam, tak żeby Boży pokój mógł wzrastać między nami. Niech moje serce będzie łagodne, wybaczające i ofiarne. Chcę wiernie trwać przy Bożym Słowie i zachowywać przykazania, gdyż tylko w sercu pojednanym z Bogiem może zamieszkać pokój. Pomóż mi wytrwać w postanowieniu częstego przystępowania do sakramentu pojednania z Bogiem i ludźmi. Wspomagaj mnie, by moje życie było pełne Bożego pokoju i łaski. Niech na każdego spotkanego przeze mnie człowieka wstępuje Boży pokój. Amen. Proszę teraz ojca prowincjała o udzielenie nam błogosławieństwa na zakończenie tej Eucharystii. Bardzo dziękuję moim współbraciom na ręce księdza kustosza za wspólną modlitwę, wam wszystkim, że jesteście tutaj obecni, moim braciom i siostrom przed odbiornikami telewizji, pracownikom Telewizji Polskiej, zwłaszcza redakcji Telewizji Polonia. Pragnę również podziękować i wszystkim życzyć nie tylko dobrego dnia, ale dobrego tygodnia, pełnego pokoju serca i pokoju między ludźmi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. W nim tylko szukaj Boga.
Dzisiejsza transmisja mszy świętej Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Warmińskim powoli dobiega końca. Żegnając Stoczek, zapraszamy Państwa na Warmię i na nasze kolejne transmisje. Ta najbliższa już za tydzień. 15 lipca o godzinie 13 mszę świętą transmitować będziemy Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. 22 lipca o godzinie 13 mszę świętą transmitować będziemy z kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. W imieniu redakcji przygotowującej transmisję mszy świętych w Telewizji Polskiej życzymy Państwu dobrej niedzieli. Szczęść Boże!